Dobra. Dalej mamy bełty Eptaz Caustic 20 cali. To są bełty z gazem łzawiącym. Zdetonowanych bełtów nie można odzyskać i nie wykryje ich system tropchy. O! Czyli co, że tych w ogóle tych bełtów nie wygrywa system tropchy, czy tych... Bo nie rozumiem, nie bardzo. W sensie, że najpierw mówią, że bełtów, że bełty, tylko standardowe bełty są niewykrywane dla tropchy, ale tych niby tutaj też jest napisane, że nie wykryje ich system tropchy, więc... Kurwa, no nie rozumiem. Czy ktoś... Nie wiem, może mi to jakoś, kurwa, wyjaśnić? Nie wiem, dobra, dalej, pod lufą. Pod lufą mamy chwyt przedni komando, chwyt Edgar, w ogóle zwróćcie uwagę, że mamy też podstawowy, standardowy chwyt kuszy. Chwyt Edgar 47, chwyt demo firm, X-Ten Gravedigger, Eftas Ripper 56, demo Cleanshot 40, chwyt demo Imp 44, chwyt Eftas Tiger, FSS Sharkfin 90, chwyt Agent, chwyt Bruen Syncshot, chwyt X-Ten Drop, chwyt X-Ten Nexus, chwyt Fazę 3, czy też Phase 3, Phase minus 3, chwyt przedni Merc, Log Grip Precision 40, chwyt Hex 40, Schlager Tango, VX Pineapple, chwyt przedni OPX 9, chwyt przedni Operator, chwyt TV Wrecker, chwyt Bruen Tilt, chwyt Kronen Groove Shot, chwyt EXF Backdraft, chwyt Bruen Warrior, dwójnóg z chwytem V9. Dalej mamy ramiona. I kurwa, i ramion też się pokażą, ja pierdolę. Dobra. Thunder 200LB. O, ale mogę pokazać ramiona. Kurwa, przecież ja tak mogę pokazać, nie muszę przecież na strze. Ja pierdolę. Proszę bardzo, widać kurwa zmienione ramiona. No widać, no. Kto nie widzi, niech sobie kupi okulary albo lornetkę. Carbon Elite V3. Dobra, dalej. So Momenti. Okej, dobra, tak się prezentują. Takie, kurwa, jakie ja wygibasy mogę teraz robić. Ja pierdolę. Mogę, kurwa, cudownie popsuć broń. Oraz Quill XS100LB. Dobra. Laser. Laser 1MW Artemis. W ogóle zwróćcie uwagę, że laser znajduje się pod linią strzału. Laser 1MW Quickfire. Laser AcuShot 5MW. Laser VLK LZR 7MW. Skośny laser 7MW. Laser Schlager ULO 66. Kurwa, skośny laser. Fajnie, a jest ustawiony praktycznie... pod celo pod lufą, no, pod linią strzału, idealnie kurwa. Laser Schlager ULO 66, laser taktyczny Stowl, Hipshot L20, Point G3P04, FJX Ultra Beam XR, EXF Solar Flare. Dalej, celowni, standardowe mechaniczne, Slimline Pro, Krzy Mini, Kolimator Kronen, Kronen Mini Pro, celownik 3 Sigma 4, 3 Mini Tak 40, XRK On Point, AIM OPV 4, celownik kolimatorowy DF 105, monokle CT 90, Corvus Sol 76, 3 Recharge DX, 3 Soro 7, Corio Re X Pro, celownik Corio Enforcer, celownik Shreo Lone Wolf,
holograficzny kazan, celownik szy Battle, Corvus Downrange 00, szy Holotherm, Xten Anger 40, celownik VLK 4,0, Schlager X3,4, Forgetats Delta 4, celownik Kronen 0P, celownik szy Bullseye, celownik szy Agresor Ir, Schlager Night View, celownik termowizyjny VX350, celownik Teplo OP3, celownik hybrydowy DR582, hybrydowy Firepoint, szy Vortex 90, hybrydowy DPZ40, szy Oscar 9, celownik termowizyjny X9, Teplo Clearshot, Eptaz Charlie 7, celownik HMW20, celownik Luka Bandera, DS Farsight 11, Drexon Prime 90, celownik X3RFL, Ares Clearshot, DXS Coriolis V4, Lachman Impact 9, SPX 80x66, Eftats Locus SP i dalej została nam tylko kolba. I mamy tak, FT Apex 1.5, też 1.5. FT Dart CB. Eftats Piercer. I Speed Track Echo. I oczywiście też kamuflaże i tak dalej. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle w tym całym przeglądzie uzbrojenia sezonu drugiego, znaczy podzielonego na dwa materiały. Swoją drogą, kusza normalnie, kuszy inaczej. Kusza, moi drodzy, ona kurwa jest zablokowana. Jej nie ma, co najmniej. Najlepsze, żeby, znaczy się jest, ale żeby tutaj mieć, zwróćcie uwagę, niby tam kusza była widoczna przez moment, tak, ale kusza, odblokowane po ukończeniu wszystkich wyzwań ścieżki Mistrzostwa Ronina. No właśnie, mamy tutaj pewną rzecz, pewne wydarzenie, mamy jeszcze ścieżkę Ronina, tudzież drogę Ronina. Ja na chwilę obecną mamy 3 wyzwania z 7. 2 będą dostępne na ten moment za 4 dni i kolejne 2 za 11 dni. I jak wykonamy wszystkie te wyzwania, czy to w trybie wieloosobowym Modern Warfare 2, czy też w samym Call of Duty Ważone 2.0. Co ciekawe, te nagrody są takie same, ale oczywiście wyzwania są inne. Więc to jest jeden taki plus, że można robić zarówno w Ważonym, jak i w Modern Warfare. To jest, przynajmniej dla mnie osobiście, to jest plus. Nagrody są takie same i nie muszę niepotrzebnie przechodzić do Ważonego, żeby zrobić jakieś tam inne nagrody, które bym chciał, jak na przykład, nie wiem, jakiś tam schemat, czy kurwa coś innego. Bo za ostatnią rzecz mamy schemat na pistolet maszynowy MP7, czyli VEL 46. No ale, dobra. Ten ma wydarzenie podzielę oczywiście na 3 odcinki, z racji tego, że mamy 3 zadania dostępne na ten moment.